Pierwsze systemy notacji muzycznych są bardzo stare. W Mezopotamii muzyka była zapisywana już 4000 lat temu. Jednak w Europie pieśni miały tradycję ustną, aż do VI wieku naszej ery, kiedy to zaczęto się posługiwać notacją grecką, której litery alfabetu służyły do nazywania nut. System ten jest stosowany do dziś w wielu krajach świata. Współczesne nuty pochodzą z XII wieku i odpowiadają początkowym sylabom pierwszych 6 wersów hymnu do świętego Jana Chrzciciela. Aby Twoi słudzy mogli śpiewać wolnymi głosami o Twych wspaniałych czynach, zmarz, o święty Janie, grzech z ich niegodziwych warg. To Gwidon z Arezzo, słynny teoretyk muzyki, zauważył, że każdy z tych wersetów odpowiada innej tonacji i wykorzystał ich pierwsze sylaby do nazwania nut. Jednak dopiero w XVI wieku została ostatecznie nazwana siódma nuta si, od inicjałów Sancte Johanne, a w XVIII wieku nuta ut przekształciła się w do.